Daniel Jacobs kontra Saul Alvarez. Kto jest w tej walce twoim faworytem? No faworyt, wiesz, tak rozum przepowiada, że jednak Alvarez, nie? Tylko, że Alvarez nie lubi szybkich zawodników lotnych na nogach. No, nawet pokazał to Amir Khan do czasu, kiedy, wiesz, tam dał się złapać. No i tutaj myślę, że może być scenariusz podobny. Na pewno będzie miał swoje momenty Jacobs, ale czy wytrzyma pełne 12 rund z tym kurna zajeżdżaczem? Naprawdę, no i mało tego, Jacobs moim zdaniem, jak ja tak widzę te walki, troszeczkę tak jakby zatrzymał się, nie? Na tym poziomie, a Canelo z walki na walkę robi cały czas postępy, no naprawdę, dla mnie on jest najlepszym ogólnie zawodnikiem na świecie, no wiadomo, wpadł tam na dopingu, ale czy brał, czy nie brał, no to już jest jego, wielu mistrzów bierze, nie wiem czemu nie wpadają. No takie są realia, no on wpadł, zrobiło się głośno, no ale tak czy siak, no jest jak nie najlepszym, to jednym naprawdę w trójce moich najlepszych pięściarzy w chwili obecnej. Mayweather tak samo jak uruchomił nogi, uruchomił tą defensywę, szybkość, no to tak naprawdę no Alvareza nie było, nie? I jeśli Jacobs zabuksuje mądrze, no to może wypunktować Alvareza, ale jednak stawiałbym jakoś tak na siódma, ósma, dziewiąta runda KO na Jacobsie.